Siema ludzie, witamy w drugim odcinku z gry Paladin. Ze mną jest oczywiście Mati. Cześć, witam. Witam. Jest pewne rzeczy muszę wam powiedzieć. Na początku oczywiście gra jest za darmo, link do rejestracji jest w opisie, także możecie sobie bez problemu zagrać. I oczywiście, tak jak w pierwszym odcinku, mamy do rozlosowania dla was fajną skórkę. Jest to skórka dla Ying, jest to Konwent 2017. Skórka ekskluzywna, tylko w ten sposób można ją dostać. Ta sama co w poprzednim odcinku. Dokładnie, także jeżeli macie już tą skórkę, nie no w sumie, nie no, bo przecież chyba, nie wiem, ile tych skórek się tam wygrywa w tym konkursie. Ale dobra, ja dzisiaj sobie zagram Androxusem. Już mam przygotowane do niego karty, gdzie jest moja talia. Tutaj mam taką talię przygotowaną. Postawiłem na wykonywanie zmiany kierunku, powoduje odzyskanie 6 sztuk amunicji. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale przekonamy się. Ale fajnie wyglądało na buildzie, także... Także wziąłem sobie to. Mati, ty będziesz grał nową postacią, no, tak? Postaram się tą. Series, ulala, saporcik. Czy mam zaczynać? Tak, możesz zaczynać pewnie. I czy coś jeszcze miałem powiedzieć? Chyba nie. Także zobaczymy się już w wyborze postaci. Możesz otworzyć skrzynkę. A właśnie, skrzyneczki możemy sobie pootwierać. Ty też masz, nie? Promieniujące? No, mam kilka. Dobra, otwieramy? Otworzymy. No. Ja już otwieram pierwszą. U mnie leci ja pierwsza. Tak. I... Gówno w sumie. Gówno, no. I jeszcze jako esencję dostałem, bo to są te skrzynki, wiesz, takie podstawowe. Te, których już masz. Wow, dostałem legendarny. A ja niezwykłą broń dostałem tylko. Dla tej kuszniczki. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Ale taka denerwująca dosyć była. Też epickie dostaję teraz, proszę. Serio? A ja totalne gówno. Same karty tylko dostaję, które już mam. O, dostałem achievementa, Master Collector. O, tyle skrzynek już otworzyłeś? O, jakieś ubranko dla tego. Naprawdę dostajesz fajne rzeczy? Ja nic, kompletnie nic nie dostaję. No dobra, już otworzyłem pięć. Możesz, wiesz co, zaczynać. Tak mi się zdaje, że możesz zaczynać. No, niech szuka już nam gierki. Okej, jesteśmy w lobby, gdzie jest mój Androxus? Nie! Zabrali ci? Nie mogę w nią kliknąć. Aha. Jezu, jak się wystraszyły. Kliknąłem wszystkie postaci dookoła niej. Ej, ty, kupię sobie może jakąś skóreczkę do niego. Nie masz? No właśnie nie mam. Znaczy, już mam. O, już mnie stać na takie piękne. Główkę może też mu zmienię. Chociaż rzadkie, dobra. Ocenisz, jak będę wyglądał. Ślepa jest twoja? Ślepa. Aha, bo ma tego, tą opaskę na oczy. Opaskę ma na oczach. Oni mają tego, Maldambę. No, ja też nie powiem. O, oni mają Lexa. To jest też chyba nowa postać, nie? Tego przeciwnika Supermana? Tak, to jest dokładnie on. Jaskinie odmrożeń. Ej, wiesz co, ta mapa mi się źle kojarzy. Mi też. Już bo na niej... Na niej dostał wpierdziel. No i to taki ostry, że odechciało nam się kompletnie grać. Przynajmniej ja tak miałem. Pospadałem tu głowy. Gra na czas, pyk. Ej, co powinienem kupić? Na sam początek. Myślisz, że ja wiem? Nie grałem nigdy Androxusem. Ej, i dlaczego masz teraz pozostałe kredyty 100? Też masz 100 kredytów na początek? Czy jak to u ciebie wygląda? Aha, czyli zmienili to. Bo na początku zawsze chyba 400 miałeś. Mogłeś sobie kupić jakieś rzeczy. Okej, pyk, to jest mój skill. No to nie można kupić nic, chyba że to taki tryb. Ale zobacz, może to jest inna mapka, bo wygląda troszkę... No, wygląda tak świątecznie. Albo z drugiej strony. My graliśmy wtedy z drugiej strony. Możliwe. Popatrz na te strzały. Uuu, ale kule. Ty leczysz czymś? No leczę. No to wiesz, co masz robić, nie? No leczyć. Mój saporcie. Oj! O, ładuło Jezus! Dobra, zabiję pierwszego. O Jezus, kurde. Jestem w tym. W tajnym takim... Kurde, no w nie czym? Wiem nawet, jak to nazwać. Ja mam za dużego sensa na myszce ustawionego, wiesz? I nie mogę w nikogo trafić. Ty, ta postać jest fajna. Tak? No. A właśnie, jakie masz skille? Bo miałem się zapytać. To jest takie, no że, no tak mi się wydaje, że to są staki, które nakładam i potem ewentualnie z tych staków zadaję obrażenia. Im więcej trafię autoataków, tym więcej zadam potem tymi stakami obrażeń. If you know what I mean. Aha, no. Wiesz co, taki, ten bomber ma podobną rzecz, że atakuje tymi bombkami i później może je zdetonować. No właśnie. Coś w tym stylu. Nie pamiętam jak on się, to jest król bomb, coś takiego? Że moje te kulki nie zostają, tylko zostawiają ten efekt tylko. Aha, rozumiem. W ogóle ja powinienem... ale taktykę zrobiłem. Bo ja mam takiego jakby dasza do... po prostu fajnego mam takiego dasza, nic więcej nie musisz wiedzieć. Niezła sprawa. To niezły dasz.
Maciej oczywiście jest chory troszeczkę, także mu wybaczamy, że psuje nam. Kasło, nie no, ale... żartujemy spokojnie. Znaczy ja żartuję. Fuck, lecz mnie, lecz! To nie jest zły heal. To nie jest zły heal. Umrę przez ciebie. Nie to kliknąłem. Dobra. Chodź tu. No, czterech zabiłem. Czterech zabiłem. Także nie wiem, czy mi dobrze poszło. Ty ile masz fragów? Jako support? Nie wiem, czekaj, nie patrzę pod teraz. Tabem, tabem. Aha, nie możesz teraz. Jestem podczas walki, ziomek. Okej, okay, dobra, są rzeczy ważne i ważniejsze, rozumiem. Dobra, ja jestem przy... Co jest nie tak ze mną? Dobra, jestem w cieniu. Dobra. Ja, co to znaczy, że jesteś w cieniu? Jakiś skill, czy taką możesz rzucić? Tak, to jest mój skill, że jestem nietykalny. O! A to nie, a nie, bo tego ulta już mi mówiłeś przed filmem. Jakiego masz? Taką tak, kulę wysyłasz? Ej, takiego fajnego. Powiem ci tak, ja nie mogę nic tutaj zrobić. Ale czemu? No bo oni mi biją. Dobra, i mnie tak ostro dość biją. Nie bądź pusiak, chodź tu do nas. No ziomek, ja jestem, wiesz, postacią, patrz, pyk, pyk. Tak z ja bliska. Ja mam 10% ulta. Ja już mam ulta w sumie, ale chyba nie będę używał. Ej. Może zostawię na kolejną rundę, bo dosyć nam dobrze idzie przepychanie. No. Już mamy wózka. Okej. Okay. Ładnie. Na górze jest, biorę go. Powiedzmy, że go wziąłem. Zmiażdżyłeś. A nie, to chyba nie ja, wiesz? Aha. Jestem prawie pewien, że to nie ja byłem. Ty, zabił mnie ten Lex. Przepraszam. On ma dwa takie... Ty, bardzo podobna postać do mojej. Z tego, co zauważyłem. Mati, dlaczego ty... Nie kupujesz też kart pewnie, nie? Nie byłem jeszcze w tym. Ty nie umarłeś ani razu? Jeszcze nie umarłem. Ja już 3 razy zdążyłem się wywalić. Lexa zdjąłem. Dobra, ja leczę naszego Fernandinho. Kurde, mógłbym ulta użyć w sumie. Jezu, ale to z opóźnionym zaponem działa. Ta kulka twoja? Ta kulka, no. Ona tak leci. Spróbuj mnie uleczyć. Jestem tutaj obok. Zaraz, bo użyłem. Aha. To niezłe leczenie, dzięki. Gdzie jesteś? O, Amigo się odpalił. No, nigdzie już nie jestem. Umarłem. No i dzięki. Po co ci to było? No, jesteś słabym supportem po prostu, no. No może jestem. Nie, no ale pierwszy raz grasz tą postacią, także ja ci wybaczam. Spokojnie. Żeby nie było, że cię mam ulta jakby co, ale nie chcę z niego korzystać za bardzo. Nie, ja wiesz co, ja bym się wstrzymał z tymi ultami na kolejną rundę. Dobra, jestem. Bo wydaje mi się... Mogę uleczyć cię. To spróbuj. No teraz ty jesteś za daleko, ziomek. Dobra, idę do ciebie. Dobra, masz. O, dzięki. Ty, zdjąłem gościa? O Jezu, jak to ograłem. Jestem dumny z ciebie. No. Kurde. Dawaj tego Lexa. No, Lex mnie właśnie zabił, wiesz? A nie, w sumie byłem na jednego strzała. Ale co ja ci poradzę, no przecież... Nie, ale ja nie mówię, że to twoja wina. Mówisz. Między wierszami tak mówię. O, padłem znowu, nikt mnie nie uleczył. Ale mamy... Tylko jesteś... Uważaj, z tyłu za tobą jest tego... Ziomek. Jestem już. Ziomek, uratowałem ci życie, nie? Dobra. Dobra, masz jakiego ulta? No właśnie odpaliłem swojego. 3 chyba pociski, czy 4 za 1000 biją. Ojej, o nie, zabił mnie wreszcie. Gdzieś od pleców, uważaj. Tak, jest. Ej, muszę sensa sobie zmniejszyć, bo tak mi myszka lata, że nic nie mogę zrobić. Dobra, dopchniemy ładunek. Przestraszony jestem. Super. 2% zostało, dawaj. Ej, co jest z tymi kartami? Czemu one są takie wszystkie drogie? O nie. Bo zauważ, że jedną miałeś już na początku. No właśnie, ja mi chyba automatycznie kupuję karty, wiesz? Coś musieli zmienić. Ja nie kupiłem żadnych kart, a mam 4. I pieniądze mi się chyba tracą nawet. Dobra, ja spróbuję od pleców gościa zajść. Pyk. Ojej, te moje karty wcale nie biją zbyt dużo. Dobra. Kurde. Lex jest odpalony chyba, wiesz? Ja go reportuję. Tak? No. Ty co? A nie, to nie Lex mnie zabił. Nieważne. Ale był blisko, także mógł mnie zabić. No myślę, że to właśnie to. Odpalony Lex. Ej, mamy minutkę. Go. Użyłeś ty ulta swojego, czy nie w końcu? Jeszcze nie. Nie wiem. Czy w sumie... Może warto by było, żebyś go użył. Myślisz? No.
Dobra. No czy wiesz, żeby tak przepchnąć, nie? Bombkami mnie tutaj biją trochę. Okej. Okay. Jeszcze raz próbuję. Patrz, leci! Leci ult? Aż muszę to zobaczyć. No już, już po nim. To niezły. Gdzie ktoś był? To nie fajny, ma tutaj nikogo. Fajni koledzy. Kurde, no 2% nam brakują. Jak oni się bronią tutaj? Ja mam 16 fragów. To jestem ja chyba... 9. No ale ty jesteś supportem, także... Od ciebie się nie wymaga takich rzeczy. Ej, 13 sekund. O, nie, nas wybijałem. Dobra, przegramy to. Nie, nie, no jesteśmy tutaj właśnie. Jesteście? Dobra. Dobra, zniszczyłem... Jestem przy wózku, jestem przy wózku. O! Pan domofon, słyszałem, u ciebie. Dobra, zmiana stron. Jesteś, czy poszedłeś? A, Mati poszedł. Także widzicie, że niestety nam się nie udało tego obronić. Szkoda. No szkoda, szkoda. O, widzę, że już jesteś. Taki, tak szybciutko sobie pobiegłeś. Tak. No, spoko. Czekaj. Jeszcze by tu się powiedz na sekundę. No problemo. A, kurier? Nie, czy on już pukał? Strzały z broni tak, do... Poczekaj. Dobra. Widzicie, jakie to jest piękne? Dobra, ja sobie biorę oczywiście kradzież życia. Wydaje mi się, że to jest najlepsza rzecz. No ja muszę raczej tych ludzi próbować z flanki zajść, co mi się średnio udaje, bo mam za dużego sensa na myszce ustawionego i, no nie wiem, jak zauważyliście, to średnio mi idzie to celowanie na ten moment. Może dlatego grałem supportami wcześniej. Może o to chodziło? Dobra, bierzemy sobie... Aha, my nie możemy tutaj być. I... Dobra. Jest i on, i wrócił. Dobra, runda się właśnie ciśniemy, zaczęła. Ciśniemy. Ty. Pęci, że chyba nie ogarnie mnie za bardzo. No, ja też się czuję tak, jakbym tego mojego nie ogarniał, wiesz? Dobra. Najgorsze, nie jestem na koniku. Muszę do was biec na piechtę. Dobra, my tutaj nawet nam dobrze idzie, wiesz? Pyk. Fuck. Mam mi double kill, więc nie wierzę w twoje słowa. Ziomek. Kurde, z kwasem mi bije. Nieważne. Nie wiem, słowo mi idzie. Jestem. O. Rychło w czas. Ej, będę musiał sobie tym Lexem zagrać. Wydaje się fajna postać. Dobra, muszę uciec tutaj. No, wózek nam przepchnęli niestety. No, przepchnęli tak srogo. Nie, bo support, wiesz co, nie było supporta, także... No, możliwe, że też dlatego. No. Ale nie mówię, że nie. Okej, okay. Kurde. Lex u nas jest w bazie. Jak to w bazie? Znaczy, no obok bazy jest. Nie mogę go trafić. Ty śmieciu. No naprawdę. Myszka tak lata, że nawet nie masz pojęcia. I ten typ był za nami i nikt tego nie zauważył. A kto? Weź sensa zmień teraz. No właśnie. Bump King. Jak umrę, to zmienię dopiero. Bo wiesz, tu jest taka... Jak ktoś biegnie za mną? Nie. Aha, podpala mnie. Może tego Bomb Kinga, bo on kurde dobry jest, wariat. Kontroler. Czułość, przyspieszenie celowania. Dobra, zmniejszę sobie do 30 i 30. Proszę, żeby to lepiej działało teraz. Nie, nadal mi lata myszka, wiesz? Nie wiem, o co chodzi. A nie mam przycisku do DPI żadnego. Dziwne. No. Fuck. Odejdź stąd, Mati, uciekaj. Ja się gościem zajmę. Nie, nie ma nikogo. Gdzie jesteś? Ja bym cię healnął. Ej, no jestem centralnie w środku tego wszystkiego. Dobra. Dostałem firka. Tego Bonkinga trzeba. Ja mam tutaj ulta, mogę zultować. Ja nie żyję, ja nie żyję teraz. Chodźcie, tutaj będzie zajebisty ulti. Dobra. Albo wiem, kogo ja sobie, kim będę grał. Żołnierzem. To jest najłatwiejsza postać chyba. Do ogarnięcia. Jeżeli ktoś zaczyna. Polecam. Ale walnę ulta zaraz. Jesteście gotowi? Tak, ja też mogę ulta. Albo czekaj, nie, bo oni nie są na ziemi. Dobra. Dobra, leci! Okej, okay, odpalam swojego. O nie, Amigo się odpali. Daj Amigo. Not yet. Dobra, ty. 84 HP mam. Dobra, muszę się wycofać na chwilkę. Czekaj, biegnę do ciebie. A za późno, Lex mnie doparł. Lex, ty szmato. Ty, on jakieś pociski takie dziwne może robić. Z tego co widziałem. Pomocy, ty patrzcie plecy, chłopaki. No i ja patrzę. Z perspektywy martwego człowieka.
85%. Lex na plecach. Biegnę, widzę. Dobra. Jest... No nie mogę go trafić. Dobra, jest mój, jest mój. Ja... O, ładnie. Przepnął chyba, przepnął. Ktoś rzucił bombę jakąś. No to jest tego, Bomb Kinga, ciekawe kto. A, pewnie Bomb King. Dobra. Jest, ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, coś zabiliśmy ich. Okej. Fernando nie żyje, bo przed chwilą tu gdzieś był. Nie widzę go. Dobra, też go nie widzę. Ja lecę sobie tam. O, Lexa mam. Uważaj, nie skacz tak. Plecy, plecy masz. Dobra. Cofam, heala. Cofam. Dobra, już mam. O, dzięki. Musimy spokojnie, nie? Rozgrywać to. Na Fernando sobie tańczy. Bomba, bomba, ult. Tak, rozwal... No czemu, czemu nikt nie... O, lol, tak mnie zlagowało. U mnie jest okej. Bomb King, Bomb King. Kurde, są prawie w bazie u nas. No, przepną. Nie przepną. Muszą chyba tylko dorównać tak. Naszemu... No, wydaje mi się, że przebić. Tak to będzie remis, wiesz? No to tak. Tylko wiesz, kurde. A tu wtedy się już runda zakończy? Tak. Tak, będzie koniec. Ja pierdziele. To wszystko przez to, że za szybko mi myszka latała. No, pewnie ta. Mam ulta. Nie wiem, czy używać. Czekaj na mojego. Dobra. Tutaj fajnie byłoby jakoś... Zgrać? Połączyć. No. Bo mój taki obszarowy pocisk za 1000 leci. Ja kurde nie wykorzystuję potencjału tej mojej postaci. Dobra. Dobra, ja mogę zaraz to rzucić. 2%. Dobra. Już. Okej. Leci! A, tutaj. Gdzie... Nie wiem, gdzie ty użyłeś tego. Znaczy, po prostu akurat nie trafiłem. Nie trafiłem w nich. Aha. Nie wiem, jak to się stało. Dobra robota. To niezłe. To niezłe, ultra. Ech, przepchną, wiesz? Przegramy to. Pierwszy mecz. Znaczy, może nie pierwszy, ale... A czemu się nie zgraliśmy? Ale dostałem achievementa, nie wiem jak ty. Ja też. Team the up goal. Tak, dostałem. No niestety. O, oczywiście, bombowy król. On dobrze grał, muszę przyznać. Muszę mu to... Zobaczymy jego play of the game. Czy jak to... Najlepsze zagranie, przepraszam. Bo mam po polsku gierkę. I... Aha, to jest jego ult, tak? Ta duża bomba? Nie. Zoba. Alcie ładnie wysadził. O, ja tam z tyłu sobie stałem. Próbowałem coś zrobić. Dobra ludzie, także co? Żegnamy się z wami. Żegnamy, no. U Matiego w tym samym czasie powinien być, znaczy jest, odcinek. W samym momencie. Dokładnie, także zapraszam. Link będzie w opisie do filmu Matiego i film, znaczy link do rejestracji także jest tam. Weźcie udział w konkursie i na razie, cześć, papa. Papa wszystkim.